Panie Marszałku, Wysoka Izbo. 26 lipca ubiegłego roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy nowelizującej ustawę o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Grupa posłów, będąca inicjatorami zmian w ustawie o chacie, tak będę to w skrócie nazywała, chciała zwrócić uwagę na dwie kwestie związane z pewną unikatowością tej uczelni. Otóż sprawa pierwsza, o którą wnosili projektodawcy, dotyczyła możliwości używania przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie nazwy akademii, albowiem ta uczelnia w obecnym jej kształcie, mająca prawo doktoryzowania i habilitowania, ale na jednym wydziale, na Wydziale Teologii, nie spełnia warunków niezbędnych do tego, aby uczelnia mogła nazywać się akademią. I sprawa druga, która legła u podstaw tej nowelizacji ze strony grupy posłów, dotyczyła wyjątkowej sytuacji majątkowej tej uczelni, ponieważ jest to jedyna uczelnia publiczna, która nie ma własnej siedziby, co wiąże się oczywiście z koniecznością ponoszenia kosztów najmu, no ale także z palącą koniecznością wybudowania nowej siedziby. A ten projekt został skierowany 24 września do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, aby tam odbyło się pierwsze czytanie. A to pierwsze czytanie odbyło się 6 listopada. Przeprowadzono podczas tego pierwszego czytania bardzo wyczerpującą dyskusję. I w wyniku tej dyskusji, po pierwsze, skierowano do rozpatrzenia ten projekt do Podkomisji Stałej do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale po drugie, zobowiązano także ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra właściwego do spraw wyznań mniejszości narodowych i etnicznych, aby wspólnie zastanowili się nad możliwością udzielenia pomocy w tej szczególnej dla Akademii sytuacji, ale z zachowaniem wszelkich reguł prawnych. Posiedzenie podkomisji, która przygotowała projekt dla komisji, odbyło się 8 stycznia. I na tym posiedzeniu podkomisji wnioskodawcy po pierwsze wycofali się z pierwszej proponowanej zmiany, aby uczelnia była prowadzona wespół z ministrem właściwym do spraw religijnych, albowiem w intencji ustawodawców nie leżało współdecydowanie w zakresie merytorycznym i nadzór w tym aspekcie nad uczelnią ze strony dwojga ministrów, tylko w zamyśle ustawodawców istotna była możliwość współfinansowania uczelni. Dyskusja, która toczyła się na posiedzeniu podkomisji, doprowadziła również do konstatacji, że nie wolno tą nowelizacją ustawy o chacie dokonywać wyłomu w systemie dotyczącym nazewnictwa w świecie akademickim, że jeżeli będziemy o tym dyskutowali, to miejscem, w którym można taką dyskusję podjąć, jest praca w komisji nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. I wreszcie z dyskusji również wyniknęło, że nie można, tak jak chcieli wnioskodawcy, tworzyć rezerwy celowej w takiej ustawie dotyczącej jednej z wielu ustaw regulujących życie uczelni, albowiem jest to niezgodne z całą procedurą i techniką legislacyjną prac przy budżecie. W wyniku tej dyskusji przygotowano sprawozdanie podkomisji, które to sprawozdanie sprowadza się do dwuartykułowej propozycji. A po pierwsze, w dotychczasowej ustawie o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w artykule 5 dotychczasowe brzmienie przyjmuje postać ustępu pierwszego i dodaje się ustęp drugi stanowiący, iż minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych może współfinansować działalność statutową Akademii. I artykuł 2 mówiący, że ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podkomisja takie przedłożenie przyjęła jednomyślnie, albowiem zawiera ono istotę specyfiki chatu.
Ta uczelnia została powołana po to, aby przygotować kadry dla kościołów mniejszościowych w Polsce, w tym kościoła prawosławnego, kościoła augsburskiego, przepraszam, innych kościołów protestanckich, kościołów starokatolickich, mówiąc krótko, kadry dla kościołów mniejszościowych w Polsce. I uznaliśmy, że stworzenie możliwości współfinansowania działalności statutowej przez ministra właściwego do spraw wyznań jest jak najbardziej zasadne. Odbyło się posiedzenie komisji, ono odbyło się 22 stycznia. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży jednomyślnie przyjęła sprawozdanie podkomisji, które dziś zostaje przedstawione Wysokiej Izbie, a ja z mojej strony chcę po pierwsze podziękować serdecznie Państwu ministrom za kontakt umożliwiający wypracowanie kompromisu, ale także dziękuję za wyjątkowo konsyliacyjną postawę pana posła Czekwina jako przedstawiciela wnioskodawców i proszę o przyjęcie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.